Ja się powoli ogarniam. Oczywiście team dress, jak zawsze w domu. Ale powiem wam, że ja ostatnio naprawdę czuję, że jest mi na maksa wygodnie. Więc sobie tutaj gdzieś was podepnę. No, jest ok. Jak zawsze ogląda właśnie bajkę. To jest taki czas, gdzie 20-30 minut ma, żeby sobie coś tam zobaczyć. Więc sobie zrobiłam kawę. Pyszne śniadanie. W ogóle witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że kolejny przepis wam się spodobał. Połączenie owsianki z owocami, z budyniem, coś zupełnie innego. A jednocześnie połączenie tych samych produktów, które na bieżąco u mnie widzicie, więc myślę, że to też ciekawe. Słuchajcie, kilka zmian będzie u mnie w domu, a czy może nie takich jakichś dużych, ale stwierdziłam, że jedna rzecz. Zacznę delikatnie od dywanu. Mamy taki fajny, gruby, mięsisty, ale ciężko go odkurzać. To już Natan mówi, że po prostu nie. Musimy sobie kupić z krótszym włosiem. I ostatnio jak byłam u koleżanki, to mówi, wow, masz ładny dywan. Ona mówi, no z tego samego miejsca, gdzie ty mi polecałaś i swój kupowałaś. Więc tam faktycznie są dobre jakościowo, mogą wam oprzeć dowolny rozmiar, więc nie jesteście ograniczone do tego, co wam daje producent, tylko możecie sobie po prostu dopasować do swojego wnętrza. I ja po prostu kupiłem jasno-szary dywan. Później zacznę wymieniać kanapy, zacznę po prostu szukać, będzie cieplej. Natan też będzie miał trochę bardziej otwartą głowę na takie rzeczy, bo jak jest zima, to wiecie, nie ma opcji, po prostu nic mu się nie chce zmieniać w domu, a jak jest jasno wszędzie, jest słońce, jest jakby dłuższa doba, to od razu można go na wiele rzeczy namówić, także dziewczyny, działamy. I wtedy po prostu zacznę szukać kanapy i fotela, ale też nie chcę, bo zwykle mi się takie podobają, bardzo drogie, około 10-15 tysięcy, to jest w ogóle cena z kosmosu. Nie mogę znaleźć takiej właśnie wysokiej, nie wiem, może macie takie fajne miejsce, ale nie takie typowe Agata meble, gdzie mi podpowiecie coś takiego. No i słuchajcie, zacznę od kącika swojego za fotelem, który jest po prostu idealny, żeby wstawić w rogu lampę. Ale tutaj też miałam, słuchajcie, dziewczyny, problem, bo nóżki przeważnie odstają, a znalazłam taką lampę. I to dosłownie na stronie, gdzie ostatnio wyczajałam wam fajny projektor Aurelis. Lampę, słuchajcie, taką idealnie, która się dopasowuje do rogu. Ona jest, słuchajcie, już u Ksawcia w pokoju, bo wczoraj przyszło mi zamówienie i zamówiłam sobie jednocześnie, słuchajcie, białą lampę, przepiękna, po prostu oszalejecie, jak ją zobaczycie. To jest, słuchajcie, lampa magnetyczna. Ona może być zasilana zarówno przy laptopie, jak i przez kabel. Po prostu ją stawiacie sobie w dowolnym miejscu, w dowolnym. I zobaczcie, za pomocą dwóch kuleczek magnetycznych ona się zapala. I możecie sobie sterować tutaj nasilenie. To jest, słuchajcie, wszystko sterowane. Więc ja wam... O, zobaczcie, taki jest w środku kabelek. I możecie sobie po prostu zwiększać o ciepłą, zimną barwę. Nie no, ona, słuchajcie, wygląda czadowo. I koleżanka mi ją też polecała, bo też ma tą magnetyczną. I możecie sobie zmniejszać natężenie. No i właśnie zmianę. Pokażę wam to, jak będzie wyglądał wieczorem. Ja już ją, słuchajcie, widzę też w tym kąciku. Albo w tym drugim, bo też mam tam obraz, więc będzie ładnie go oświetlała. Albo na przykład mogę sobie postawić w dowolnym miejscu, na przykład na komodzie, słuchajcie, wszędzie. Ona jest też bardzo fajna, ponieważ jest bardzo leciutka, więc można ją łatwo przenieść. I jest taka designerska. Ona mi się strasznie podoba. I koleżanka właśnie mówiła, że ma identyczną, bardzo się fajnie sprawdza, bo może ją właśnie przenosić po mieszkaniu. I polecała mi właśnie z Aurelisa, mówi, zobacz sobie tą przy ścianie. Będzie czadowa do filmów i do twojego tła na przykład. Zobaczcie, no super. I nawet właśnie, słuchajcie, nawet do ujęć, jak będę robiła wam jakieś przejścia, to to będzie, słuchajcie, fajne. Kuleczka się łączy i oświetla. No powiem wam, że czad. Bardzo mi się to podoba. I to zasilanie i w ogóle to, że mogę sobie ją wszędzie przestawiać, chociażby do tła, do filmów, a wy na przykład jak macie jakieś właśnie komody i też często mnie pytacie,
No jak słuchajcie, coś dobrać, jak nie macie na przykład kabla, bo my mamy wszędzie tak przemyślane, że tam wiedzieliśmy, że jest ta komoda, więc zrobiliśmy kable, zrobiliśmy gniazdko, wejście, a czasami tak nie macie, albo po prostu macie już mieszkanie zrobione przez kogoś. No więc jest ciężko, więc ta lampa naprawdę będzie super. Także ja słuchajcie, tutaj ogarniam, posprzątam ten nieszczęsny dywan. Wszystko dookoła, słuchajcie, zjemy obiad i jak będzie troszkę ciemniej, to Wam pokażę efekt końcowy, bo już po prostu widzę to wszystko, jak tu stoi, jak nam to fajnie oświetla i już też widzę nowe filmy, także wow. Duża zmiana, tak naprawdę mała, a jednocześnie dla mnie duża, więc myślę, że Wam podpowiem po prostu bardzo fajną rzecz. No, bierzesz sobie kuleczkę. Tak, tutaj możesz sobie zmieniać kolor. Wow. Możesz sobie robić jaśniej i ciemniej. No, możesz sobie zmieniać, tak? Musimy ją później też naładować, żebyśmy mieli na wieczór, tak? Wow, duże. No właśnie, to jest bardzo fajna lampka, co? Wow. Wow. Teraz patrz. Widzisz? Musisz ją połączyć. No. To jest w sensie też tak, jak patrzę, fajna lampka do pokoju dziecka. Bo też uczy kreatywności, także myślę, że to też Wam coś może ewentualnie podpowie do wnętrza, bo wiem, że się i urządzacie, i też coś chcecie zmieniać. A dziecko okay. Się wtedy uczy trochę kreatywności. Tak, widzisz? Puszczasz lampkę, to weź tą z góry. Widzisz? I ona nie świeci. Fajne, prawda? Fajne, nie? No. No. I postaw ją. Postaw ją na jakiejś szafeczce, co? Oj, mamy go. Śpi. Nathan, możemy zacząć swoją randkę. Zabieram się na jedzonko. No, mieliśmy już zaplanowane wyjście jakiekolwiek. Pół roku temu. Pół roku temu. Nie no, ale serio, teraz generalnie to nasze plany zawsze są na bok, nie? Tak, ale staramy się nie narzekać. Oczywiście. No, w ogóle we vlogach to już nie można narzekać, bo trzeba sobie też energii trochę przekazywać. Ale nie, no cieszymy się, że w ogóle jedziemy. Sabrę sobie usnął. I bardzo dobrze. Dzisiaj Nathan stwierdził, że trzeba mu jakąś melisę do żelnie dać. Masz. Już tak jesteś... ja nie powiedziałem. Po prostu powiedziałem. Już jesteś zwęczony. Na mnie ta melisa działa, więc może. No nie, no na pewno są jakieś takie, wiesz. Sposoby. Ksawary. Jak macie sposoby na spacyfikowanie trzylatka, żeby był mniej energetyczny, o wiele mniej, to dajcie znać. Po prostu Ksawary dzisiaj się bawił w taki sposób, jakby wypił 3 kawy. No bardzo, bardzo. On ma słuchajcie niespożytą energię. Ja wiem, że w ogóle mu brakuje tego żłobka, bo już ile nie było? 2 tygodnie. No. I my za tydzień chcemy sobie zrobić poniedziałek wolny. I Nathan mówi, dasz mi gwarancję, że będzie zdrowy? No, to jest zawsze, słuchajcie, pytanie. Ciężko, słuchajcie, zaplanować, ale też jedziemy do Agnieszki na urodziny Marcela. Notabene Marcel miał 22 lutego, a dopiero 6 marca będziemy świętować, także... No to tak samo jak twoje urodziny, są 5. No. I ja już nie planuję. Już nie planuję, no bo już Nathan ma ten wiek chrystusowy. Wiesz o tym? No a przed chwilą była 30, się Ksawery urodził. No to jest hicior, nie? Jak to wszystko szybko leci. Miałam cię zabrać do Warszawy, ale już nie muszę jechać, to może jakiegoś naprawdę takiego soczystego burgera sobie zjemy. Kepsika. Kepsika, no. Coś, albo wezmę się do maka. Coś ten deser. Nie, Nathan mówi tak, ja muszę zjeść jakiegoś dobrego burgera na urodzinę. I w Warszawie podobno jest dużo takich miejscowych, no ale nam się trochę plany pozmieniały, także zobaczymy. Przejedziemy sobie do Agatu. To jest pod Strykowem? Nie. Nie. Strykowska, to jest na Strykowskiej, o, może w ten sposób. Jak jechaliśmy, słuchajcie, obok, właśnie bo my mieszkamy na Radkini, to wszystkie, słuchajcie, uliczki obczajaliśmy egzaminowe. No i powoli trzeba będzie ten temat ogarnąć. Ale kolejny temat, skrzynia manualna czy automaty? Oczywiście, że manualna. Właśnie. No dobra, to jedziemy. Jesteśmy już głodni, jak Sabery może jakąś zupkę zje, jak się wyśpi. No i co, wziąłem ci zupkę krem pomidorową, może być? I soczek. No to on oczywiście miał takie ciśnienie, że jeszcze nie wziął. Żurek tylko zamówił. Pan tak szybko chciał. Proszę bardzo. No, przyjechaliśmy do baru Agat. To jest w ogóle takie fajne miejsce, gdzie macie na środku taki grill. Tak, zrobię Wam taką przepitkę fajną. Mięska macie, możecie sobie powybierać.
I tutaj jest taki duży ogród. Pokażę wam szybko. Zobaczcie. I fajnie, nawet lepiej tu przyjechać w sobotę o 16, bo jest mniej ludzi. Niż jutro. Niż jutro, no. No wybieraj, wybieraj, bo tu wiesz. Ja myślałam dziecko. No wzięliśmy mu zupkę krem, ja wziąłam sobie placki ziemniaczane z podgrzybkami. A na tamto pewnie jakieś może mięsko. Mówi, że nie przyjechał na kiełbasę, ale pewnie weźmie zaraz kiełbasę, zobaczycie. Dzisiaj wam pokażę. A ty co chcesz? Ale masz zupę, co? Wcinasz? Ona, podmuchaj. Podmucham, podmucham, bo tutaj masz śmietankę i serek, to jest taki krem. No. Proszę. Dobre? Co na cieszy się, jak ci taki dobry obiad ugotowało? To mój pomysł. Czyli lepszy z keczupem, tak? Z keczupem. No proszę bardzo. Dobra. A coś takiego swojego placuszka? Proszę bardzo. No sobie rysuję keczupem po moim placuszku. Wziąłem sobie takie dobre placki, słuchajcie, z podgrzybkami, ale widzę, że to inwencja twórcza. No, tutaj. Proszę bardzo. To nie wolno, to są moje naleśniki, tak? Ładnie wyglądają, co? Tata ci specjalnie wziął. A przy okazji sobie już nie brał, bo wiedział, że będzie jadł po tobie zupę na przykład. A tam zawsze ty czarną robotę masz. Dobre grzybki. Bardzo dobre. A. On teraz ma taką, słuchajcie, fazę, że cały czas nu. A ty, Natano, powiedz, jak te herbaty nawet nie możesz zrobić. To mamy. To mamy, tak. To mamy, herbata, poduszki moje, laptop, wszystko, słuchajcie. Nic nie pozwala na to. Czyli fanory, mama. Mama, no gdzieś mama. Dobrze. Tak. Weź tą sobie tam bitą śmietanę, Sawcio. Widzisz, Sawery? Lampę złożysz z tatą. Ładnie jest zabezpieczona. Tak? To taty? Dobra, ja się nie wtrącam. Pokażę wam, jak wygląda ta lampka. Teraz mam, słuchajcie, włączone ciepłe światło. Tu jest zimne. Taki będzie kącik lampek. Fajnie to wszystko wygląda. No i co? Łapiemy kuleczkę i wyłączamy. No i Xavera teraz się dorwał do pilota jak zawsze. Co, no tu jest taka folika, tak? Musisz ją zdjąć. Proszę bardzo, i możesz sobie odpalić lampkę. Ale wam ją postawiłam tutaj, żebyście zobaczyli. Jest, słuchajcie, taka, no nie wiem, tak jak o. Tutaj, nie wiem ile ma, z 1,50 m? Ja mam 1,70 m. Jest tak do połowy naszej lodówki. Nie działa. Nie działa? A może nie ma baterii? Patrzyłeś, czy nie ma baterii? No, zaraz zobaczymy, bo na razie dyskoteka. Ty to jesteś, Stasiu, tester, co? Patrz, daj na chwilkę. Ci pokażę. Zobacz, tu jest taki pilocik i tutaj możesz sobie oczywiście włączyć, tak? Włączamy i tutaj masz takie kolory, widzisz? I sobie możesz paluszkiem zmieniać je, tak? Tak, tutaj, słuchajcie, można zmieniać intensywność, czyli natężenie tego światła, można zmieniać kolory, różne tryby, czyli migające, można sobie poustawiać po prostu ten panel na różne opcje świetlne. No, jak widać, najbardziej zachwycona jak zawsze Xavery. No i co, Xavery, masz projektor, masz lampki. Teraz będzie komplet, impreza. Aha, to robisz piknik, tak? No to daj tę poduszkę. To przesuń sobie, tak? Tylko wiesz, że my odsuwamy później, przesuwamy ten fotel. My później przesuwamy ten fotel. No daj. A
Morris nam oczywiście. Ja mam w ogóle za darmo rumbę, bo Morris to jest taka rumba na schodząca po domu. Tak, jest dobrze. To jest idealna lampa do filmu, słuchajcie. Zrobimy sobie po prostu imprezę. Operatora już mam. No, ale w ogóle jest taka jakby bardzo kompaktowa, że wiecie, przysunięcie się ją do ściany, ten też mówił, że właśnie myślał o takiej lampie. Bo jest mała, nie ma tych kloszy, jest taka po prostu elegancka i wszędzie ją wpasujecie, w każdy róg. Bardzo fajna, jest taka stabilna, ona się w ogóle, wiecie, nie... I chyba oczy jest taka dobrze wykonana. Ale imprezą. No także jak macie takiego trzylatka, chcecie czymś zająć, to słuchajcie, ta lampa jest idealna. Ja powiem wam jeden dobry żart. Pytam się Ksawerego, czy chciał mieć siostrę czy brata. Mówi, że siostrę. Ja mówię, a gdzie ta siostra? I pokazuje mi na szafkę ze słodyczami. Także chyba nie zrozumiał naszego pytania. Standard. Aj, powiem wam, że tak. On serio nas, że tak powiem, na maksa, nie wiem, testuje, sprawdza. Tak, to jest dobre słowo, słuchajcie. No, my po prostu jesteśmy tak zmęczeni po całym dniu, po całym tygodniu pracy i my się, słuchajcie, zmieniamy z Natanem przy Ksawciu. Więc jak Natan już widzi praktycznie, że ja wysiadam z samochodu, to w drzwiach mówi, że jedzie do biura. I wraca o 23, także słuchajcie, powiem wam, że no jest ciężko. Ja generalnie nie mówię, że tylko ja tak mam, bo słuchajcie, ja wiem, że wy doskonale macie identycznie, a nawet czasami gorzej. Piszecie mi, że macie dwójkę, to jest minimum często w domu, a trójka to też już się, słuchajcie, też pojawia. I to wszystko trzeba pogodzić, trzeba pogodzić też pracę, bo też nie chodzi się jak ja na zwolnienie. No, także dziewczyny, w tym jest siła. Ale na szczęście mam, słuchajcie, nową zabawkę, nowe dwie lampki, cieszę się bardzo, ale powiem wam tak, od takich małych rzeczy najlepiej w ogóle zacząć jakiekolwiek zmiany. Chociażby nastroju, tak, żeby sobie zrobić klimat, nastrój, za chwilkę odpalamy, słuchajcie, Netflixa, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, już postawiłam sobie wszystko, mam lampkę, Morris jest, słuchajcie, zachwycony, jeszcze tak, słuchajcie, przestawię, odpaliłam dyfuzor jakiś taki właśnie, żeby zrobić też nastrój i zrobiłam mój ukochany róż, to jest w ogóle super patent na filmy, także niedługo zobaczycie to wszystko w tle. Ale też mi już pisało się na Instagramie, że się mocno zastanawiacie nad tą lampą. Pytało się mnie, czy są jakby widoczne łączenia. No właśnie, taka propos. Nie, słuchajcie, ona jest jednolita i bardzo łatwo się ją montuje, normalnie stawia. Także uważam, że naprawdę super patent. Możecie takie normalne, neutralne światło sobie włączyć. Ewentualnie taki system zmiany świateł. No pięknie, Ksawcie, pięknie. Także... Bardzo, bardzo w ogóle fajna rzecz, fajna inwestycja, tak żeby sobie coś właśnie zmienić, niedużo, tak na początek, słuchajcie, jak macie opornych właśnie mężów, partnerów. Myślę, że to jest naprawdę super. Także co, my się żegnamy. Trzymajcie się, no i dajcie znać, jak tam u was, jak się trzymacie. Co to? Płatki. Płatki pod oczy. A rano też miałam, prawda? No, słuchajcie, lubimy dziewczynę płatki, nie? No, Ksawer też lubi. Bujaki.